Poszukamy, jak go zabije. Chłopak oskubany prawie, że. Niszczenie mienia państwowego. Nieładnie. Spuściliśmy dość wody, by móc zrobić swoje, ale ciekawe, czy dałoby radę opróżnić cały zbiornik. Rury, zawory. Może uda mi się odprowadzić stąd wodę. Dobra. Pora skierować wodę tam, gdzie trzeba. Mówię to jako ktoś zwykle zakochany w skomplikowanych rzeczach, ale to może być ciut za trudne dla mnie. Nie martw się. Myślę, że wiem, co i jak. Miód na moje uszy. Do każdej pracy jest narzędzie. Nie wolno brać kilofa do odkręcania śrub. Nie do końca tak. Masz głowę na kartku. Umysł do niuansów i z finezją. Ja to kurde. Nie, zupełnie. Nie gilduj. Chyba jestem na dobrej drodze. No, jeszcze kawałek. Ta praca wymaga sporej dozy cierpliwości, prawda? Obawiam się, że jestem niecierpliwy. Coraz bliżej. Kurde, i to jest rozwalone, nie? Coś tu nie pasuje. Ile już przy tym siedzisz? Nie, żebym oceniał. Spędziłem pół dnia zakręcony przez skardżańskie puzzle. Hmm.
Chyba jestem na dobrej drodze. Woda płynie, tylko nie tam, gdzie potrzeba. No, jeszcze kawałek. Sick. To powinno wystarczyć. Powinnam wracać. Zobaczyć, czy to rozwiązało nasz problem. Naprawiłeś to? Jasne, że tak. Nie było zagwozdki, której byś nie odgwoździła, prawda? Nie odgwoździła. Ciekawe. Ciekawe stwierdzenie. Pachnie jak okolice kuźni we Włoszech. Dziś? Obczaj to! Mogłybyśmy walić w tę rurę, łapiesz? No i... Bim, 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 bim. Możemy to samplować, czy...? Pewnie! Wrzucimy to po... O, sorki. Poczekaj. Laura? Ja... Zrobimy małą przerwę. Odszkodowanie wyrównawcze. No, a wracając do kwestii tego tam magazynu... Tak, kwestia magazynu? Co dalej? Nie dosłyszałem, ziomek. Kwestia magazynu? Co dalej? Co ty robisz z rękami, COVID? Kura i... Nie wierzę, że to zadziałało. Myślałem, że oszalałaś, jak tak głaskałaś powietrze. Trasa pożegnalna! Wspominkowa za jakieś pół roku. Zespoły ciągle tak robią. Dla kochających fanów. A ty w kółko to samo, Shelly. Możemy ćwiczyć w holoprojektorze. Ludzie zawsze tak mówią.
Dobra, naprawmy panel i wyłączmy to miejsce. Hildur? Wszystko dobrze? Byłem pewien, że widziałem. To lustereczko. Byłem pewien. W tym oto okienku. A to... No jasne. Gra świateł. Zupełnie nic. Przykro mi, Gildun. To było dla ciebie ważne. No, cóż. Tak samo jak każde cacko przedwiecznych. Przecież mnie znasz. Dobra. Jest dobrze. Poza tym, czym są łupy przy kopaniu? Kopanie się liczy, kobito. Kobito. Nie okruchy. A kopanie było, że hej, i niech to wielki miech, nigdy go nie zapomnę. No dobra, chyba mamy coś do naprawienia, co nie? Jest, mamy. Dużo ładniejsze, nie? Co oznacza? To oznacza, że działa. Na kuźnie! Jesteś cudna! Pewnie często to słyszysz, założę się, że tak. Ja... zdarzyło mi się to usłyszeć kilka razy. O, jeszcze skromna! Historyk sztuki przedwiecznych, najlepszy kopacz w całej Włości, a teraz udaje skromną! Wiesz, nie zrobiłam tego sama, Gildun. Nie. No pewnie, że nie. To co teraz zamierzasz? Wracasz do Włości? I pozbawić lud pieśni kresu opowieści o tym spotkaniu? Skąd ta myśl? Zostanę tam na dłużej. Ale wiesz, ciebie też by chcieli posłuchać. Chodź, zrobimy to razem, co? Zbiornik retencyjny pusty. Wnętrze dostępne. Minimalne uszkodzenia spowodowane zalaniem. Wygląda, że zbiornik też jest osuszony. Może rzucę okiem. Kolejna przygoda tak szybko? Jesteś odważniejsza niż ja. Ale to było... Idź do zbiornika retencyjnego. Pięknie. A. To tak? O! Woda opadła, a sądząc po tym dźwięku, Laulai jest już chyba w łoskotach. Masz. Co my tu jeszcze mamy ciekawego? Dobrze, przyda się. Czy coś jest jeszcze? Nie. Co nie? Bardzo dobrze. Bardzo... O, nie ma już ten? Nie mamy zapisów? O. Zrobimy sobie to tak. Zrobimy sobie to tak, ludziska, i... Jamykam. Tak jest. Na dzisiaj to tyle.